Witam Was serdecznie na ostatnim z serii naszych wieczorów z Ewangelii Świętego Jana. Tak, no trudno uwierzyć, że to już ostatnie, ale dotarliśmy do 21 rozdziału. Więc bardzo się cieszę, że towarzyszyliście mi w tym wszystkim, ale zanim zakończymy ten cykl, zakończmy nasze spotkania z Ewangelią Świętego Jana, tym ostatnim rozdziałem, 21. Najpierw krótkie przypomnienie, o czym mówiliśmy ostatnim razem. 20 rozdział mówił o tym wielkim wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie Jezusa. I zwróciliśmy uwagę na serię świadectw o zmartwychwstaniu, które ten rozdział przedstawia. Mówiliśmy o świadectwie pustego grobu, grobu, z którego zniknęło ciało Jezusa. Mówiliśmy o świadectwie płócien, tak ułożonych, że wyglądały, jakby ciało po prostu wyparowało. I wtedy mamy też świadectwo tego ucznia, który ujrzał ten właśnie sposób ułożenia płócien. I jak mówi ósmy werset 20 rozdziału, uczeń ten ujrzał i uwierzył. Ponieważ jest to ten uczeń bezimienny, wiemy, że chodzi o apostoła Jana. To dla niego było to tak mocne świadectwo, zobaczenie sposobu ułożenia płócien, że wreszcie uwierzył w te zapowiedzi Jezusa o zmartwychwstaniu. Innym świadectwem, które przedstawia nam ten 20 rozdział na temat zmartwychwstania, jest świadectwo aniołów. Ono jest uzupełnione w pozostałych Ewangeliach, kiedy aniołowie odpowiadają płaczącej Marii Magdalenie, szukającej Jezusa, odpowiadają: nie ma go tutaj, bo zmartwychwstał. Oczywiście niektórzy mogą odrzucić świadectwo aniołów, ale liczba świadectw, które są przedstawione i są bardzo racjonalne, naprawdę jest duża. Ponieważ kolejnym świadectwem jest świadectwo Marii Magdaleny. Akurat ewangelista Jan skupił się na jej postaci i na jej reakcji, na jej tak naprawdę też przekonaniu, że Jezus rzeczywiście umarł, i kiedy nie znalazła jego ciała w grobie, to płakała przekonana, że ktoś je wykradł. A więc nie miała założenia, że Jezus zmartwychwstał. A jednak jej właśnie pierwszej ukazał się Jezus i potwierdził, że to naprawdę On żyje. Kolejnym świadectwem, którą przedstawia 20 rozdział, jest świadectwo części uczniów, którym ukazał się Jezus w ten pierwszy dzień po swoim zmartwychwstaniu. A więc rano, dzisiaj wiemy, że to była niedziela, według tamtej rachuby czasu była to niedziela. Rano zobaczyła go Maria Magdalena, a wieczorem Jezus zjawił się pośród uczniów zebranych, być może w tym samym miejscu, gdzie odbywała się ostatnia wieczerza, być może gdzie indziej, ale tam on stanął pośród nich mimo zamkniętych drzwi. A więc też świadectwo nadprzyrodzonego działania, nadprzyrodzonej obecności, nadprzyrodzonej natury ciała Jezusa, które było w stanie przenikać ściany, przemieszczać się z miejsca na miejsce w sposób zupełnie nadprzyrodzony. No i na koniec, można powiedzieć, ukoronowanie tej serii świadectw w 20 rozdziale to świadectwo niewiernego Tomasza, tego, którego nie było, kiedy Jezus pokazał się uczniom w pierwszy dzień po swoim zmartwychwstaniu i który nie wierzył ani świadectwu Marii Magdaleny, nie wierzył świadectwu tych uczniów, którzy zobaczyli Jezusa na własne oczy i który otrzymał bardzo namacalny dowód, kiedy Jezus wprost do niego się zwrócił, aby dotknął jego ran na rękach i w boku, i przekonał się, że to jest naprawdę ten Jezus, który został zabity, ukrzyżowany, a teraz żyje, bo zmartwychwstał. Także ten wspaniały rozdział
daje nam naprawdę mocne podstawy jako wierzącym, aby wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, chociaż zaprzecza ono wszelkim ludzkim prawom, prawom ludzkim, prawom fizyki, prawda? I naszemu ludzkiemu rozumieniu, postrzeganiu świata. Jednak rozdział 20 zawiera jeszcze pewien niezwykle ważny element, który już wcześniej, na samym początku poznaliśmy, kiedy zaczęliśmy nasze spotkania z Ewangelią Jana. Już wtedy mówiliśmy o tym, że Jan bardzo konkretnie określił cel spisania swojej księgi. Nie wszyscy ewangeliści to zrobili, nie wszystkie księgi biblijne mają podany cel. Ta księga ma bardzo konkretny cel i znajduje się on właśnie w ostatnich wersetach 20 rozdziału. Celem Ewangelii Jana jest wezwanie czytelników do wiary, która zbawia. Bo tak czytamy: i wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Tak, można powiedzieć, że Ewangelia Jana jest Ewangelią wiary, że wszystkie zapisane tam wydarzenia, wszystkie wypowiedzi Jezusa, wszystko to wzywa czytelnika do reakcji, do opowiedzenia się, czy przyjmuje to świadectwo, które Jan przedstawia, czy przyjmuje tą historię o Jezusie, który mówi o sobie niezwykłe rzeczy, te wszystkie ja jestem, prawda, jak wspominaliśmy i omawialiśmy po kolei. Ja jestem chlebem życia, ja jestem światłością świata, ja jestem drogą, prawdą i życiem i jeszcze kilka innych. To wszystko wzywało słuchaczy, a teraz czytelników, do reakcji. Czy chcesz uwierzyć w tego człowieka, który mówi tak niezwykłe rzeczy? Czy chcesz uwierzyć, że faktycznie on jest Mesjaszem, czyli posłanym przez Boga, ale też Synem Bożym, a więc posiadającym boską naturę, Bogiem, nie jakimś człowiekiem? Czy chcesz uwierzyć, że Jezus jest posłany przez Boga, jest Synem Bożym? Czy chcesz uwierzyć we wszystkie Jego ja jestem? Czy chcesz uwierzyć, że dokonywał wszystkich tych cudów, a dokonywał ich po to, aby potwierdzić swoje słowa, bo same słowa bez czynów mogłyby być tylko pustymi stwierdzeniami. W historii wielu było ludzi, którzy twierdzili, że są bogami. W końcu i faraonowie egipscy, jak i cesarze rzymscy, wielu innych władców w historii twierdziło, że mają boskie pochodzenie. I co z tego wynikło? Zmarli, ich dzieło się skończyło, zostawili często po sobie bardzo złą historię i dużo krzywd. Ale ten Jezus, który mówił o sobie tak niezwykłe rzeczy, dokonywał też niezwykłych rzeczy. I to są właśnie te znaki, tak jak wielokrotnie podkreślaliśmy tutaj, czytając tę Ewangelię, że te wszystkie cuda miały być znakami, tak jak znaki drogowe coś pokazują nam jakąś drogę, pokazują nam jakąś rzeczywistość, to tak te znaki miały wskazywać na Jezusa, że faktycznie jest On tym, za kogo się podaje, i aby słuchacze, czytelnicy przyjmowali prawdę o Jezusie i uwierzyli w to, kim On jest, ale uwierzyli całym sercem. Uwierzyli, zaufali, tak jak czytałyśmy przekład w komentarzu żydowskim. Zaufali Mu całym sercem w to, kim On jest i że może prowadzić ich i że
daje im życie wieczne. Bo to jest właśnie obietnica wynikająca z wiary w Jezusa, abyście wierząc mieli życie w imię Jego. I to jest to życie wieczne, o którym Jezus powiedział, że życie wieczne to jest znać Ojca i znać tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa. I to życie zaczyna się już tutaj, właśnie znajomością Boga i w osobie Jezusa Chrystusa, a będzie kontynuowane na wieki, kiedy po śmierci fizycznej, przejdziemy w inną rzeczywistość i już zawsze będziemy z Jezusem. A więc to jest wspaniała obietnica dla tych, którzy uwierzą w Jezusa. I jest to obietnica, której możemy być pewni, bo tak Jezus przedstawiał to, kiedy zapewniał swoich uczniów, że w domu Jego Ojca jest wiele mieszkań i że przygotowuje im miejsce. Tak samo dzisiaj mówi tym, którzy uwierzą w Niego, w to, kim jest i można powiedzieć, zaufają Mu całym swoim życiem, to dla tych właśnie jest też ta obietnica bycia już teraz blisko Boga, w szczególnej więzi z Nim, ale też obietnica na przyszłość, obietnica wykraczająca poza to życie ziemskie, obietnica oparta też na słowach Jezusa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, każdy, kto żyje i wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A więc taki jest cel Ewangelii Jana, bardzo mocno podkreślony przez autora. Ale Ewangelia Jana nie kończy się na przedstawieniu celu. Jest jeszcze dodatkowy fragment, dodatkowy rozdział, to jest rozdział 21. Można powiedzieć, który nawiązuje do pewnych ważnych rzeczy i zamyka pewne ważne wątki w tej całej zbawczej opowieści. Oto jak zaczyna się ten rozdział. Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiackim. A ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Ciekawa sytuacja. Rozdział 20 kończył się spotkaniem Jezusa z uczniami, spotkaniem, podczas którego niewierny Tomasz na własne oczy i namacalnie przekonał się, że Jezus zmartwychwstał. I to wszystko działo się jeszcze w Jerozolimie. Tutaj, można powiedzieć, kamera przenosi się w zupełnie inną część ówczesnego Izraela, a mianowicie do Galilei, nad Jezioro Tyberiackie. Jezioro Tyberiackie, inaczej Jezioro Genezaret. To jest taka inna nazwa, której użył Jan, czy Jezioro Galilejskie też używamy. Dlaczego akurat tam Jezus ukazał się uczniom? No, ma to prawdopodobnie związek ze słowami, które zapisane są w innej Ewangelii, w Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus nakazał uczniom udać się do Galilei i że tam z nimi się spotka. To jest w Ewangelii Mateusza 28,
8-7. Uczniowie więc tak zrobili. I oto mamy sytuację, kiedy kilku z nich, tu konkretnie 7, Jan bardzo skrupulatnie wylicza, oczywiście nie podając swojego imienia, natomiast pisząc o synach Zebedeusza, a wiemy, że on i Jakub to właśnie byli synami Zebedeusza. W tej grupie 7 jest również Szymon Piotr, jest również nasz niewierny Tomasz. Do tych wszystkich zwraca się Szymon Piotr. Od razu widać, że on ma te zdolności przywódcze, to on kieruje wszystkim i mówi: po prostu idę łowić ryby. A oni mówią: to idziemy z tobą. Różnie się interpretuje tą scenę. Niektórzy twierdzą, że Szymon Piotr, taki nieco zawiedziony, rozczarowany samym sobą, stwierdza, że wraca do tego, co robił, zanim spotkał Jezusa. A pozostali uczniowie do niego dołączają. Trudno to jednak wywnioskować, czy tak akurat było, czy uczniowie po prostu, będąc w sytuacji, gdzie wiedzą, że mają oczekiwać Jezusa, ale nie wiedzą, kiedy dokładnie On się pojawi, w jaki sposób, bo już zdążyli zauważyć, że Jezus zupełnie działa wbrew prawom natury, przenika ściany, przenosi się w przestrzeni. Więc być może denerwujący się tym czekaniem stwierdzili, że po prostu pójdą na ryby, bo to jest coś, co przecież robili wcześniej całe życie. To jest jakiś konkret. Wyszli więc i wsiedli do łodzi. I bardzo możliwe, że była to właśnie łódź Piotrowa. Albo łódź innych uczniów. Wiemy przecież, że synowie Zebedeusza, właśnie Jakub i Jan, również tam łowili ryby, zanim poszli za Jezusem. Można powiedzieć, że Szymon Piotr i pozostali uczniowie byli naprawdę znawcami połowów. Wiedzieli, kiedy wypływa się na ryby, wiedzieli, w jakim miejscu ryby biorą. Ale czytamy na koniec 3 wersetu, że tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Właśnie w niespodziewany sposób ktoś pojawia się na brzegu. Uczniowie nie wiedzą, że to był Jezus. To jest być może ta kolejna sytuacja, o jakiej mówiliśmy poprzednim razem, tego nadprzyrodzonego zaślepienia, kiedy uczniowie patrząc nie rozpoznają, tak jak Maria Magdalena, widząc przed sobą Jezusa, nie rozpoznała Go. A być może też Jezus był tak daleko, że nie byli w stanie rozróżnić Jego twarzy. Zresztą był to ranek jeszcze, dopiero świtało, więc można powiedzieć, panował półmrok. Ale ciekawa jest wymiana zdań. Oni są jeszcze daleko od brzegu. Później przeczytamy, że to było około 100 metrów, więc może nie aż tak daleko. Natomiast na tyle blisko, że Jezus rozmawia z nimi i pyta: dzieci, czy macie co na posiłek? I oni wtedy mówią, że nie. I wtedy On mówi do nich, aby zarzucili sieci. I to jest bardzo ciekawy sposób, w jaki Jezus zwraca się do nich. Mówi do nich dzieci. W języku greckim dosłownie to są chłopcy, mali chłopcy, czyli chłopaki, chłopięta. Macie co tam jeść? Tak byśmy po naszemu powiedzieli. Taki troskliwy opiekun, prawda? Troszczy się o swoje dzieci. To jest właśnie Jezus, który przychodzi do nich w tej ich niepewności, takim cały czas zagubieniu. Oni już wiedzą, że Jezus zmartwychwstał, ale nie wiedzą, co z tego wynika dla nich.
I on przychodzi i mówi do nich, czy macie co jeść? Po prostu troszczy się o ich obecną potrzeby, potrzeby fizyczne nawet. A kiedy mówią, że nie, to mówi, aby zarzucili sieci. Czy oni, wiemy z dalszego tekstu, że nie wiedzą, że to Jezus. Ciekawe jest, że reagują na słowa tego nieznajomego. Zarzucenie sieci o poranku, po nocy, kiedy nic nie łowili, jest w zasadzie już bez sensu. O tej porze już się nie wypływało na połowy. A jednak oni słuchają go, tego nieznajomego, bo on cały czas jeszcze jest dla nich kimś nieznajomym. Chociaż kto wie, czy te słowa, w jaki sposób do nich się zwraca, nie poruszyły jakichś strun w ich sercu. I nawet nie rozpoznając go, jednak wykonują to, do czego ich zachęca. Podobnymi słowami zwracał się przecież do nich w Wieczerniku, kiedy wiedział, że pójdzie na ukrzyżowanie za kilka godzin, a oni zupełnie nie wiedzieli, czego się spodziewać. Jezus przygotowywał ich i mówił im wtedy, nie trwóżcie się, dzieci, nie zostawię was sierotami. Tu pobrzmiewa ta podobna nuta, kiedy Jezus jest tym opiekunem, który się o nich troszczy. I troszczy się tak, że kiedy wykonują jego słowa, następuje cud. Bo tego nie można nazwać inaczej. Ci, wiecie, zaprawieni w łowach rybacy wiedzieli, kiedy się wypływa. Byli rozczarowani po tym nocnym połowie, kiedy nic nie łowili. A tutaj, robiąc coś zupełnie wbrew logice i przyzwyczajeniu, robią coś i następuje cud. Jest takie mnóstwo ryb, że nie są w stanie wyciągnąć sieci. I co się dzieje? Rozmowa między nimi w łodzi. Powiedział więc do Piotra, ów uczeń, którego Jezus miłował, to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Właśnie, na widok tego cudu pierwszym, który rozpoznaje Jezusa, to tak jakby łuski spadły z oczu, prawda? Pierwszym jest ten właśnie bezimienny uczeń, czyli Jan. I on do Piotra woła, to jest Pan. I wtedy ten Szymon Piotr, wiemy ten raptus, ale o wielkim sercu, rzuca się w morze. Chce być pierwszy przy Jezusie. Reszta uczniów wiosłuje, ciągnąc za sobą sieć obciążoną rybami, więc pewnie namęczyli się. Chociaż nie było to daleko od brzegu, te 200 łokci to około 100 metrów, jak piszą komentatorzy. No i co się dzieje? Kiedy dobijają do brzegu, faktycznie jest tam Jezus, ale Jezus, który rozpalił ognisko i przygotował dla nich posiłek. Jest tam ryba, która piecze się na ogniu i chleb. Czy to czegoś nie przypomina? Różne rzeczy mogą się tu przypomnieć, bo przecież może tu być wspomnienie tej ostatniej wieczerzy, kiedy razem spożywali posiłek. Ale też
wspomnienie tego niezwykłego wydarzenia z 6 rozdziału, cudownego rozmnożenia chleba i ryb, które też miało miejsce nad Jeziorem Galilejskim. Pamiętamy, kiedy to Jezus rozmnożył chleb w taki sposób, że nakarmił tysiące ludzi. Tutaj jest kolejny cud rozmnożenia, można powiedzieć. Cud rozmnożenia tych ryb. I ciekawe jest, że w 11 wersecie podana jest liczba, że w tej sieci, która była tak ciężka, było 153 ryby. Bardzo, bardzo dokładna liczba. Różnie oczywiście interpretowana. Są różne dziwne tłumaczenia związane z numerologią hebrajską, które różną symbolikę temu nadają, ale w to nie wchodzimy. Jednym z takich bardzo prawdopodobnych wyjaśnień, dlaczego właśnie ta liczba została podana, jest potwierdzenie, że faktycznie ten, który opisuje to wydarzenie, był na miejscu, był świadkiem. Ta koncepcja świadectwa, która cały czas przewija się przez Ewangelię Jana i która będzie jeszcze potwierdzona na koniec tego rozdziału. Tak, Jan tam był, kiedy Szymon Piotr wraz z innymi wyciągali tę sieć. Liczyli te ryby, bo być może nigdy nie widzieli takiego mnóstwa ryb. Bo czytamy też, że pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Być może to jest kolejny cud. Normalnie ta sieć mogłaby już pęknąć. Być może ich połów normalnie wynosił połowę z tego. Nie wiem do końca, nie wiem jak wyglądały te sieci, nie wiemy tych rzeczy, bo dzieli nas prawie 2000 lat od tamtych wydarzeń. Natomiast na pewno było to ewidentnie coś niezwykłego, coś nadprzyrodzonego i dlatego to zostało tak zapisane. I wtedy, kiedy już wyciągnęli tą sieć z tym mnóstwem ryb, Jezus mówi do nich: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. I to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. No właśnie, Jezus zaprasza ich na ucztę. Ponownie On jest gospodarzem, tak jak to było w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy to On podawał chleb, prawda? Pamiętamy tę sytuację. Kiedy nawet podał chleb Judaszowi, o którym wiedział, że za chwilę go zdradzi. Tutaj Jezus ponownie bierze chleb i podaje im. Podobnie podaje im rybę. Jest gospodarzem. A gospodarz w tamtej wschodniej kulturze, i to jest do dziś, gospodarz jest kimś, kogo najwyższym priorytetem jest tak przyjąć swoich gości, aby byli jak najbardziej uszanowani. Aby czuli, że naprawdę jemu zależy na nich, że troszczy się o nich. I to właśnie pokazuje im Jezus tutaj, jak są dla niego ważni. Bardzo się troszczy o nich, nawet o te ich fizyczne potrzeby. I skoro potrafi się zatroszczyć o te ich potrzeby fizyczne, to o ile bardziej zatroszczy się o te ich potrzeby duchowe. Sytuacja jest podsumowana w ten sposób, że to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Jest to oczywiście trzeci raz zapisany w Ewangelii Jana. Prawda? Pierwszy raz był wtedy, kiedy Jezus stanął w niedzielę wieczorem, w wieczerniku, czy tej sali, w której się zebrali. Później, kiedy tydzień później, najprawdopodobniej ukazał się znowu i był tam wtedy niewierny Tomasz.
A to jest trzeci raz, kiedy oni mogą go zobaczyć. Tutaj taka dygresja. Może zwróciliście uwagę na te ilustracje, które pokazywałam przy tej historii. To są ilustracje malarza, o którym już wcześniej wspominałam, Jamesa Tissot. I tutaj taka dygresja właśnie, kiedy czytałam historię tego malarza, bardzo mnie poruszyła, bo to jest historia człowieka, który spotkał Jezusa i uwierzył w Niego. James Tissot był francuskim malarzem, który odnosił bardzo duże sukcesy, malował bogatych, bogate towarzystwo paryskie. To był koniec XIX wieku, początek XX, kiedy impresjoniści zaprosili go na swoją wystawę. On nawet nieco ich wyśmiał, ponieważ stwierdził, że on nie zamierza prezentować się z tą grupą zupełnie nieznanych dotąd mężczyzn, ponieważ on ma już taką swoją klientelę, ma już ugruntowaną opinię, sławę, że on nie potrzebuje szukać jakichś nowych sposobów, aby reklamować siebie i swoją twórczość. I potem coś się wydarzyło w jego życiu. Miało tak jak czytałam z opisu, no miało to miejsce na mszy świętej, był katolikiem. Coś się wydarzyło podczas tej mszy, jakieś jego osobiste spotkanie z Jezusem, ale takie spotkanie, które zupełnie go odmieniło. No, nadal był człowiekiem zamożnym, ale jego pasją stało się poznawanie Jezusa, też poznawanie jego historii, miejsc, z których pochodził, i stąd udał się też w podróż do Ziemi Świętej, gdzie starannie szkicował różne miejsca, które pojawiają się w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, opisując życie Jezusa. Stąd jego obrazy, to są taki rodzaj akwareli, są odzwierciedleniem autentycznych miejsc, w których James Tissot przebywał. I on zrobił coś takiego, jakby takim pewnym posłannictwem jego życia stało się wtedy zilustrowanie Nowego Testamentu i stworzył około 350 takich właśnie obrazów, które zilustrowały specjalnie wydany Nowy Testament. Dzisiaj dzieła Jamesa Tissot są do obejrzenia w Nowym Jorku, w Brooklyn Museum. Przyznam, że chętnie bym się tam wybrała, gdyby to było tylko możliwe, bo bardzo mnie zainteresował ten człowiek i jego życie i to, jak on zmienił swoją pasję i zmienił kierunek, w którym szło jego malarstwo, zmienił cel tego malarstwa, prawda? Najpierw koncentrował się na życiu bogatych i sławnych ludzi tamtych czasów, zarabiając duże pieniądze. Potem zwrócił się ku Jezusowi i zapragnął pokazać życie Jezusa w obrazach, właśnie ilustrując te różne biblijne sceny. Także jeśli poszukacie informacji na temat Jamesa Tissot, czy wpiszecie jakiś werset biblijny z Nowego Testamentu, z Ewangelii, z życia Jezusa, to na pewno zobaczycie jakąś kolejną ilustrację. Tutaj James Tissot, to spotkania z uczniami nad Jeziorem Galilejskim, pokazał w taki ciekawy sposób, że twarzy Jezusa nie widać. On jest z nimi, jest ta postać, natomiast jego twarz dla nas jest niewidoczna. On jest tam dla uczniów. Więc to taka dygresja,
o życiu człowieka, który spotkał Jezusa i to zmieniło. Co dzieje się dalej? Gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie, i rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Wyobraźmy sobie tę scenę, czyli jeszcze raz jesteśmy tutaj nad Jeziorem Galilejskim, tak jak pięknie nam pokazuje to właśnie ten obraz Jamesa Tiso. Uczniowie siedzą, szczęśliwi, że widzą Jezusa. I potem Jezus zaczyna rozmowę z Szymonem Piotrem, bardzo osobistą rozmowę. Ale mamy jej dokładny zapis. Czy Jezus zaprosił Piotra, aby przeszli się brzegiem jeziora? Czy szli całą grupą tych 7 uczniów wraz z Jezusem i Jezus wziął Piotra na bok, może szli pierwsi, za nimi reszta i wtedy ma miejsce ta rozmowa? To możemy sobie tylko wyobrażać. Wiemy natomiast, o czym rozmawiali. To bardzo mocna i osobista rozmowa. Jezus pyta Szymona Piotra wprost: Czy ty mnie kochasz, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Tu tłumaczy się, że Jezus ma na myśli, czy kochasz mnie bardziej niż ci inni uczniowie? I wtedy Piotr odpowiada: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Wtedy Jezus daje mu pewne posłannictwo: Paś baranki moje, albo jak w innym miejscu też przetłumaczone, paś jagnięta moje, czyli jest ta forma taka drobna, wskazująca na młode owieczki, młode jagnięta, baranki, prawda? Jezus pyta, Piotr odpowiada, Jezus daje mu pewne posłannictwo. Wydawałoby się, rozmowa zakończona. Ale Jezus zadaje to samo pytanie po raz drugi. I ponownie Piotr odpowiada, że tak, przecież Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. I ponownie Jezus daje mu posłannictwo. 2 razy mówią na ten sam temat. Ale to nie wszystko, bo Jezus pyta po raz trzeci. Zwracając się do Szymona bardzo uroczysty sposób, za każdym razem: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? I ponownie
I ponownie Piotr odpowiada, że tak, Ty wszystko wiesz, Panie, więc wiesz, że Cię kocham. I po raz trzeci Jezus powtarza swoje posłannictwo. Myślę, że pamiętamy tutaj sytuację, która miała miejsce kilka dni wcześniej. Tutaj Jezus wraz z uczniami siedział przy ognisku, spożywał posiłek. Potem ma miejsce ta rozmowa z Piotrem. Kilka dni wcześniej Szymon Piotr też siedzi przy pewnym ognisku. Siedzi przy ognisku, przy którym grzeją się strażnicy Piłata, bo ma to miejsce na terenie, gdzie Piłat rozmawiał z Jezusem podczas jego procesu. Wtedy Szymon Piotr też siedział przy tym ognisku i wtedy też miała miejsce pewna rozmowa. Wtedy ktoś zapytał Szymona Piotra, czy stwierdził w zasadzie, że przecież on był z tym Jezusem. I wtedy Szymon Piotr trzy razy wyparł się tego. Kiedy podawano kolejne argumenty, on za każdym razem zaprzeczał. Trzy razy wyparł się znajomości z Jezusem. Pewnie dlatego Jezus tutaj trzy razy powtarza swoje pytanie. Czy mnie kochasz? Można powiedzieć, że to jest taka terapia. Jezus, jakbyśmy użyli dzisiaj współczesnego języka. Jezus nie przypomina tamtej sytuacji, nie konfrontuje Piotra, nie zarzuca mu, zobacz, co zrobiłeś, nie krytykuje go. Jezus przywołuje pewne elementy tamtej rozmowy, ale daje Piotrowi szansę, aby wypowiedział, co jest w jego sercu. Daje mu też szansę, aby zajrzał też najpierw w swoje serce. Kiedy Piotr trzy razy mówi o tym, że kocha Jezusa, to naprawdę też przed samym sobą musi to potwierdzić. Są tu w tej rozmowie jeszcze inne ciekawe elementy. I tutaj właśnie mądrzy interpretatorzy biblijni, znawcy greki wskazują na pewną bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie greckie słowa używane w tych pytaniach. Czy miłujesz mnie? Kiedy Jezus pyta Szymona pierwszy raz, używa słowa, które pochodzi od słowa miłość, agape. I miłość, agape w języku greckim oznacza taką bezwarunkową miłość, takie całkowite oddanie drugiej osobie, bez względu na wszystko, z gotowością nawet, żeby umrzeć za tę osobę. I ci badacze biblijni wskazują, że Jezus pyta Piotra, czy kochasz mnie taką miłością, z takim całkowitym oddaniem? I wtedy Piotr odpowiada, ty wiesz, że cię kocham, natomiast używa innego słowa greckiego. Nie słowa, które jest pochodną agape, nie czasownika, który jest pochodną słowa agape, miłość bezwarunkowa, tylko philo, które oznacza miłość braterską. Jezus pyta Piotra, czy kochasz mnie taką bezgraniczną miłością, taką z całkowitym oddaniem? A Szymon Piotr mówi, tak, kocham cię, Panie. Ty wiesz, ale chyba nie tak, nie aż tak. Kocham cię braterską miłością, z oddaniem, ale nie z tym pełnym. Wtedy Jezus pyta go po raz drugi, czy miłujesz mnie, to jest werset 16. Znowu używa tej formy
Agapas, to po grecku tak dokładnie tam brzmi, jeśli czegoś nie mieszam, zapisałam sobie, ale przepraszam, jeśli tam coś pomylę, jeśli słucha ktoś, kto zna Grekę. Więc Jezus ponownie pyta, czy kochasz mnie taką miłością z bezgranicznym oddaniem? Szymon Piotr ponownie odpowiada, kocham Cię, Panie, tą braterską miłością. I wtedy po raz trzeci, kiedy Jezus pyta Szymona, czy kochasz mnie, używa tego samego słowa, które Piotr, czy kochasz mnie tą braterską miłością. I wtedy Piotr jest smutny, że Jezus pyta go po raz trzeci, bo tak, bo ma poczucie, że chyba mu nie wierzy, ale potwierdza tak, tak, kocham Cię, Panie, tą braterską miłością. Niektórzy badacze biblijni wskazują, że to ma duże znaczenie, te różne formy, w jakich te słowa są przedstawione, że Szymon Piotr, który tak wcześniej, jak pamiętamy, zaklinał się, że życie swoje odda za Jezusa, to miało miejsce w czasie ostatniej wieczerzy. To było w Jana 13:37, kiedy Piotr mówił, życie, Panie, oddam za Ciebie, a wtedy Jezus powiedział, 3 razy się mnie zaprzesz. Więc to była naprawdę mocna lekcja dla Piotra. Ten Piotr, taki narwany, który, wiecie, dużo potrafił obiecać, a potem tak sromotnie zawiódł, zobaczył, że nie jest taki doskonały. Więc być może dlatego nie potrafił odpowiedzieć Jezusowi taką miłością, do jakiej Jezus go wzywał. Na ten moment przynajmniej. Bo poznał swoją słabość, bo zawiódł się sam na sobie i kochał Jezusa szczerze, ale wiedział, że nie jest taki doskonały. Więc w kontekście tego, co się wydarzyło, no, ma sens takie rozumienie tych różnych form, których apostoł Jan użył w swojej Ewangelii. Inni z kolei tłumaczą, że przecież i tak Jan tłumaczył to z języka aramejskiego i niekoniecznie musiał skupiać się na niuansach greckich słów i greckich znaczeń. Ale na pewno ta rozmowa, bez względu na to, jak chcemy to rozumieć, no jest taką sytuacją, kiedy Jezus z miłością, właśnie z tą miłością agapę, bezwarunkową, miłością do Piotra, daje mu szansę, aby on wyciągnął wniosek ze swojej lekcji, spojrzał w swoje serce i przyznał, że kocha Jezusa i że naprawdę chce mu służyć. Jezus wiedział, co jest w jego sercu przecież. Wcześniej czytaliśmy w Ewangelii Jana, że on wiedział, co się kryje w sercu ludzi. To było na samym początku, w 2 rozdziale. Ale chciał, aby Piotr sam przepracował sobie tamtą sytuację. I zobaczmy, że temu Piotrowi, który okazał ludzką słabość, temu Piotrowi Jezus powierza to bardzo ważne zadanie. Paś owce moje. Zobaczcie, że nie mówi paś owce tych, którzy uwierzą, których spotkasz na swojej drodze. Jezus mówi, to są moje owce. To Jezus jest dobrym pasterzem, jak pamiętamy z 10 rozdziału. Ale tutaj powierza temu jednemu ze swoich uczniów, niedoskonałemu Piotrowi, powierza mu opiekę nad tymi wszystkimi, którzy uwierzą Ewangelii, którą Piotr i pozostali uczniowie będą głosić później. Jemu powierza to zadanie, bo wie, że Piotr sprosta temu zadaniu. Pamiętamy też przecież obietnicę Jezusa,
obietnicę zesłania Ducha Świętego, który ma doprowadzić potem uczniów do całej prawdy, który będzie też ich umacniał, będzie stał przy nich, kiedy będą wyznawać swą wiarę w Jezusa przed namiestnikami, kiedy będą gotowi nawet pójść na śmierć. I o tym mówi Jezus dalej do Piotra. Od 18 wersetu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A to jest też taki niezwykły fragment, który rozumiemy lepiej w świetle historii Kościoła i tradycji, no, zapisów też pozostałych dzieł Nowego Testamentu, z których wiemy, że Piotr faktycznie wiernie służył Jezusowi, troszczył się o to stado, które Jezus mu powierzył, powierzył jemu i jeszcze innym wraz z nim, którzy opiekowali się wierzącymi. Wiernie służył, ale potem przyszedł moment za czasów Nerona, kiedy były szczególnie silne prześladowania chrześcijan, że właśnie jedną z ofiar tych prześladowań również padł apostoł Piotr, uwięziony, torturowany i później skazany na śmierć, na ukrzyżowanie. I według tradycji poprosił o to, aby ukrzyżować go głową w dół, gdyż czuł się niegodny, aby umierać tak samo jak jego pan. I to jest ta zapowiedź. Zapowiedź do Piotra. Tego, którego przykład jest wspaniałą historią też tego, że u Jezusa zawsze jest druga szansa. I że Jezus chce używać nas mimo naszych słabości, więc nie mówię tu kazania, więc nie będzie dłuższej lekcji. Przechodzimy dalej. Natomiast warto oczywiście nad tą historią dłużej się zatrzymać. Ta część kończy się słowami skierowanymi do Piotra: pójdź za mną. To jest, wiemy, że Jezus powołał Piotra kiedyś, kiedy był rybakiem. O tym powołaniu czytamy na początku Ewangelii Jana. Tutaj jest to potwierdzenie już po zmartwychwstaniu Jezusa. Jezus potwierdza swoje powołanie dla Piotra w tym dziele, które ma dla niego do wykonania. Ale dalej, jesteśmy nad tym brzegiem jeziora galilejskiego. Dalej coś się dzieje. Po tej rozmowie, po tej szczególnej rozmowie Jezusa z Piotrem, widzimy, że trwa dalszy ciąg, ale już dotyczący kogo innego. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, kto to jest ten, który cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to co tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.
zanim zakończymy podsumowaniem tych ostatnich wersetów, przyjrzyjmy się jeszcze tej sytuacji nad Jeziorem Galilejskim. Z tych słów Piotra wnioskujemy, że za Piotrem i Jezusem szli pozostali uczniowie, szedł też ten bezimienny, ale bardzo szczegółowo opisany uczeń. Tak? Ten, który to w czasie uczty, ten, którego Jezus miłował i ten, który w czasie uczty spoczywał na jego piersi i który powiedział: Panie, kto to jest ten, który cię zdradzi? Mówiliśmy już o tym na początku naszych spotkań z Ewangelią Jana, że to jest, w ten sposób przedstawia się apostoł Jan. I ten Piotr, kiedy usłyszał o jakiejś swojej przyszłości, być może się zaniepokoił tym, zobaczył, że idzie za nim Jan i wtedy zapytał Jezusa, skoro Jezus, okazało się, zna przyszłość, zapytał go o jego przyszłość, o przyszłość Jana. Dlaczego to zrobił? Dlaczego zapytał? Czy z czystej ciekawości? Nie wiemy do końca, natomiast wiemy na pewno, że Piotr, Jan i Jakub byli tym najbliższym gronem. Tych trzech było w tym najbliższym gronie uczniów Jezusa. To ich Jezus zabrał na górę przemienienia, tak jak już wcześniej też wspominaliśmy. To oni byli z nim w kilku konkretnych sytuacjach, gdzie nie było innych uczniów. Możemy więc założyć, że łączyła ich szczególna więź. No, Jakub i Jan byli braćmi, więc tutaj mieli też taką więź braterską. Natomiast na pewno Piotr czuł się z nimi związany i tak samo Jan czuł się związany z Piotrem, dlatego możemy założyć, dlatego tak szczegółowo przedstawił tą rozmowę Piotra z Jezusem. Natomiast Jezus odpowiada w sposób bardzo enigmatyczny. W zasadzie mówi: a co ci do tego? Dla nas może to nawet zabrzmieć trochę niegrzecznie, że zupełnie nie chce odnieść się do pytania Piotra. Być może wskazuje na to, że teraz, Piotrze, tym, co powinno cię szczególnie interesować, to jest to, żebyś szedł za mną, żebyś trzymał się mnie. To jest w tej chwili dla ciebie najważniejsze. Dlatego powtarza te słowa: ty pójdź za mną. Natomiast ponieważ odpowiada tak enigmatycznie, jeżeli zechce, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego, to czytamy, że wśród braci rozeszła się wieść, że ten uczeń nie umrze, że będzie żył aż do ponownego przyjścia Jezusa. Wiemy, że wtedy, w tym pierwszym wieku, chrześcijanie oczekiwali, że Jezus powróci lada chwila, bo przecież tak zapowiedział. Jest jednak wyjaśnienie, że Jezus wcale nie mówi o tym, że Jan nie umrze, tylko że przecież jeśli chciałby, to mógłby sprawić, że Jan żyłby aż do jego powtórnego przyjścia. Co Jezus dokładnie miał na myśli, nie zgadniemy. Natomiast ważne jest to, że ten uczeń faktycznie żył najdłużej, tak jak już mówiliśmy we wstępie do Ewangelii Jana, że Jan Apostoł jako jedyny z nich nie zginął śmiercią męczeńską, dożył do późnej starości, najprawdopodobniej w późniejszych latach w Efezie. Stamtąd też był na jakiś czas zesłany na wyspę Patmos. Później ponownie wrócił do Efezu, gdzie zmarł. I tam właśnie spisał swoją Ewangelię w Efezie. Tam również spisał pozostałe swoje księgi, między innymi Księgę Apokalipsy, ponieważ wizję tej księgi otrzymał właśnie na wyspie Patmos. Ważne tutaj jest ten dopisek jeszcze, bo wersety 24-25 wydają się takim postscriptum. Postscriptum do całej Ewangelii,
Nawiązaniem do tego ucznia, który miał zapowiedziane dłuższe życie, ale który przez to mógł stać się świadkiem. I ten uczeń, można by powiedzieć, że tutaj można by podstawić słowa Jan, to właśnie ten uczeń, Jan, daje świadectwo o tych sprawach, on je opisał. To on opisał te wszystkie rzeczy z życia Jezusa. I to słowo świadectwo jest tu bardzo ważne, jak wskazywaliśmy. To daje podstawę do uznania tego świadectwa za wiarygodne. I takie jest to dalsze sformułowanie, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Co ma na myśli tutaj, pisząc, że wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe? To być może Jan nawiązuje tutaj do również do innych świadków, którzy brali udział w tamtych wydarzeniach, to niekoniecznie apostołowie, ale przecież wielu innych się nawróciło w tamtym czasie. Więc byli ludzie, którzy mogli zaprzeczyć, jeśli byłoby to nieprawdą. Ciekawe jest też zakończenie, ten 25 werset. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby jeszcze głowę opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. No tutaj można powiedzieć, jest to taki ukłon też w stronę pozostałych ewangelistów, bo oni też, jak pamiętamy, opisywali jeszcze inne wydarzenia życia Jezusa, których Jan nie ujął w swojej Ewangelii. Jan wybrał pewne rzeczy, aby realizować swój cel. A celem tym było zachęcić czytelnika, słuchacza do wiary w tego objawionego Syna Bożego. Do dzisiaj mamy zachowane papirusy z Ewangelią świętego Jana. Tutaj po lewej stronie jest między innymi fragment jednego z takich papirusów. Znajduje się w British Library. To jest część British Museum, więc jeśli ktoś będzie miał okazję wybrać się do Londynu, to warto naprawdę zobaczyć na własne oczy te rękopisy, te pierwsze rękopisy, na których są fragmenty Ewangelii, właśnie tutaj Ewangelii świętego Jana. Ten rękopis, jak badacze stwierdzili, pochodzi z III wieku, więc to jest 200 któryś rok. Zobaczcie, jak szybko powstawały te zapisy o Jezusie i do dzisiaj zachowały się na potwierdzenie tego, że faktycznie spisano to i te historie już krążyły wśród wierzących. Więc to potwierdza też taką wiarygodność tego świadectwa. Pamiętamy też tą historię o tym, w jaki sposób przedstawiany jest apostoł Jan, twórca tej Ewangelii, że przedstawiany jest jako orzeł, tak jak tutaj na tym fresku, czyli pokazujący życie Jezusa, jego historię z takiej, można powiedzieć, perspektywy, bardzo szerokiej perspektywy. Jak wspominaliśmy na początku, sam prolog zaczynał się od czasów przedwiecznych, pokazywał boskie pochodzenie Syna i do wiary w tego boskiego posłańca, Syna Bożego, który jest jedno z Ojcem, ta Ewangelia właśnie nas wzywa. Na koniec warto zadać sobie kilka osobistych pytań i gdybyśmy spotykały się na tych naszych wieczorach z Ewangelią Jana,
osobiście, gdybyśmy miały okazję siedzieć przy kawie, herbacie, widzieć się twarzą w twarz, to na pewno mogłybyśmy dogłębniej omawiać każdy fragment. Wy mogłybyście zadawać pytania, wyrażać swoje różne myśli, opowiadać swoje historie. Ale rzeczywistość, w jakiej znaleźliśmy się, sprawiła, że no, w takiej formie to się odbyło. Natomiast każde spotkanie z Księgą Biblijną ma prowadzić nie tylko do pogłębienia naszej znajomości Boga, naszej wiedzy intelektualnej, ale ma też poruszyć nasze serca. Ma skłonić nas do tego, abyśmy tego Boga bardziej kochali i z większym oddaniem służyli Mu tam, gdzie jesteśmy, tym powołaniem, które dla każdego z nas On przygotował. Tak jak wspomniałam, Ewangelia Jana w skrócie można powiedzieć z Ewangelią wiary, ponieważ wzywa do wiary, tak jak już to jednokrotnie podkreślałam. Mam więc dla Was na koniec kilka osobistych pytań, które możecie sobie sfotografować i później jeszcze wracając do Ewangelii Jana, zastanawiać się nad nimi. Pierwsze pytanie, czy wierzę w Jezusa tak, że mam pewność życia wiecznego z Nim? Być może niektórzy z nas określiliby się jako wierzący, ale czy nasza wiara jest taką wiarą, że możemy powiedzieć z całkowitym przekonaniem, że tak, wiem, jestem dzieckiem Bożym, tak jak mówi 12 werset Ewangelii Jana, że wszyscy, którzy wierzą w imię Jego, który tym dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Więc czy narodziłam się z Boga i mogę powiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym i czy mogę powiedzieć, że mam pewność tego życia wiecznego z Nim? Jeśli już mam taką pewność, jeśli wiem na pewno, że jestem dzieckiem Bożym, bo uwierzyłam w Niego jako mojego Zbawcę, jako mego Pana, to czy trwam w Nim, czy faktycznie jest On najgłębszym sensem mojego życia? Czy z Niego czerpię siły na każdy dzień, na różne wyzwania życiowe, czy z Niego czerpię nadzieję na przyszłość? To jest nawiązanie do 15 rozdziału. Prawda, że jeśli jesteśmy faktycznie uczniami Jezusa, jeśli jesteśmy Jego dziećmi, dziećmi Bożymi, to nasze nowe życie ma z Niego wypływać. Z Niego możemy czerpać moc, siłę, nadzieję. Innym pytaniem, jakim możemy sobie zadać, jaki owoc mam przynosić jako Jego latorośl? To też 15 rozdział, pamiętacie, tam mówiliśmy o różnych rodzajach, co tak naprawdę oznacza ten owoc. Na pewno tym owocem jest miłość. Miłość do Jezusa, ale też miłość do innych. Więc takie pytanie też mogę sobie zadać. Czy mogę powiedzieć, że kocham Jezusa ponad wszystko? Kiedy Jezus pytał Piotra, czy mnie kochasz? Czy mnie kochasz tą miłością agapy, a więc całkowicie, z całkowitym oddaniem, że jesteś gotów poświęcić dla mnie wszystko. Czy ja tak samo mogę powiedzieć, że kocham Jezusa? Wiecie, wszyscy żyjemy na tym świecie, który cały czas nas odciąga. To jest ten świat, który Jan przedstawia jako te siły wrogie Bogu. I różne siły próbują nas odciągać od Jezusa, więc czasem ta walka o to, aby kochać Jezusa ponad wszystko, jest czymś, co nam może towarzyszyć nieustannie, że nieustannie musimy wybierać między tym, czym kusi nas świat, a tym, do czego wzywa nas Jezus. Ale warto zadawać sobie co jakiś czas takie pytanie na temat naszej motywacji
i tej prawdziwej miłości do Jezusa. No i też to pytanie o bardzo konkretną miłość, czy kocham innych tak jak Jezus. Prawda? Kiedy Jezus w Wieczerniku mówił o nowym znaku, o znaku nowego przymierza, to tym znakiem jest właśnie miłość. Miłość już inna niż to, do czego wzywało prawo, które wzywało do tego, aby kochać bliźniego swego jak siebie samego. W nowym przymierzu mamy kochać bliźniego swego tak, jak Jezus nas kocha. I to jest duże wyzwanie, ale Jezus obiecuje nam swoją moc do tego. I o tym to mówi już kolejna księga Nowego Testamentu, Dzieje Apostolskie, o przyjściu tego właśnie pomocnika, opiekuna, wspomożyciela, Ducha Świętego. Więc zachęcam do lektury dziejów też na wakacje. I na tym chcę zakończyć nasze spotkania z Ewangelią Jana.